Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym, mam nadzieję, ekscytującym odcinku. Jesteśmy dzisiaj w Myślachowicach i mamy tu przed sobą... opuszczony szpital chorób zakaźnych? Dokładnie, z tego, tak. Co pamiętam. I właśnie stoimy przed tym obiektem. Jest mega duży, jest pomieszczenie obok. Tu mamy jeszcze... co to będzie? Piwniczka. Piwniczka jakaś. Piwniczka, chłodnia. Chłodnia. Także no, zobaczcie, prezentuje się to świetnie, naprawdę. I oczywiście była tutaj ekipa Kryptonim Ghost. Mieli tutaj całkiem ciekawe odcinki. My dzisiaj tak samo sprawdzimy, co nas tu czeka dzisiaj. Zobaczymy. Jak nastrój? Kocham. No, jak tu jestem na pierwszy raz, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Ja tu byłem raz. To chałupa, czy ten szpital robi wrażenie. No. Ale jest faktycznie, to jest tak jak tak mniej więcej wielkości jak taka przechodnia standardowa. Mhm. Takiej wielkości jest przechodnia. Więc to był tylko tak typowo jeden oddział, tylko choroby zakaźne. Widać, że długo opuszczony, bo już tutaj tylko same cegły, niektóre miejsca widać. Standardowo sprzęt, który przedstawialiśmy w pierwszym odcinku. Dokładnie. Także tutaj się nic nie zmienia. Troszkę ograniczymy aplikację. Nie będziemy używać za dużo tego GhostTube'a. Na jednym telefonie zostawimy. Tak, tak. Tak to dużo urządzeń. Tak, za dużo urządzeń, za duże zamieszanie, za dużo głosów. Dokładnie, dokładnie. Także... a tu i tak będziemy mieli Spirit Boxa, więc... No budynek robi bardzo duże wrażenie. Dobra. Ogólnie jeszcze widzieliśmy dwa takie domy wcześniej, też opuszczone. Może kiedyś tam się też wybierzemy, na razie skupimy się na tym obiekcie. No i co? Żeby go dokładnie przebadać. Dokładnie. Jest dusz i wszerz. Także, no, my czekamy, aż się ściemni. Dokładnie. Wy będziecie za chwilę to mieć na materiale. Więc widzimy się za chwilę. Ale wam schizy. Nie chciałem od tego zaczynać, ale no trudno. Ale mam schizy. No ja nie mam na razie, ale zaczynamy. Jesteśmy gotowi. I idziemy przed siebie. Ja bym bardziej z aplikacji. Ty nie wiem z aplikacji, ty miałeś z tego. Z Gearboxa odciskałeś. Ale to nie brzmi jak trzymać głośnika. Nie no, ja wezmę jakoś może. Ty! Faktycznie, ty będziesz. Dobra. Kieszonka tutaj, Spirit Box tu przypięty i możesz sobie nosić więcej. Nie, no ty może weźmiesz, a... to dobra. Najwyżej ja wezmę. No, te aplikacje. No. Dobra. Ogólnie nie wiemy, od czego zacząć. Może... no, może zaczniemy od tego, siedzenia, od tego tutaj. Nie na razie tak dwójki, dłoń. Tak jest. Ja bym miał poza nagrywanie, bo ja nawet nie mam jak wziąć ten kontrę. Mam latarkę, szczeka dwójkę. Może coś będzie ciekawego, to wyciągnę do nagrywania. O, aplikację. Kurde, dużo, dużo. Jeszcze. O, bardzo ciekawe pomieszczenie. Jakąś tam sesję. Zabudowane okna, zabite okna dechami. To takie malutkie pomieszczenie. No mniejsze niż to poprzednie. Aha, to musiał mieć ten. No to dla tak. To musiał mieć ten. To jest ten ogrzewanie. Czyli tu szła woda, wszystko. Ogrzewanie centralne. Tu jest to tylko wyjście drugiego.
Oj, jest. Dużo pomieszczeń po prostu. I wyjście na zewnątrz. Tam mamy jeszcze drugi budynek. Później może na chwilkę się rozdzielimy, uruchomimy krótkofalówki i sprawdzimy też drugie pomieszczenie. Taki budynek gospodarczy. Wtedy sobie nagrać na samym YouTube. No to nie ma co wchodzić chyba dalej. Tutaj to ty, to wygląda jak stół, nie jest stołówka. Łomuszy tu zasypane to. Jak stołówka, nie wiedzę. Wow. Przeciągnę na korytarzu. No, kolejne z większych pomieszczeń. Tutaj jest znowu latyna, czyli... Nie, wejście. Przedsionek taki, można powiedzieć, recepcja to może, może to była. A to jest to on tam robi zdjęcie. No, to są te schodki pod... Tak, tak, to jest to. To wejście takie główne, można powiedzieć, z tego budynku. Tak, tak. Recepcja, być może coś tego typu. Tu było... Rejestrowanie... Tu mamy jedno pomieszczenie. Rejestrowanie... no, nie klientów, tylko rejestrowanie... Kolejne. Ludzi do... też większe pomieszczenie. Dobra. Rejestrowanie. Zobaczmy jeszcze. Zobaczmy, zacznijmy od góry. Może. Co to? Aha. No to toalety, te mycie rąk. Tak, tak, tak. My, może sobie było może. O, mycie rąk. A toalety. Tam mamy jeszcze jakieś zejście, ale to zobaczymy dopiero później. Dużo. Jest to balkonik. Gdzie ten balkonik? Wow. Ale klimat. No, za dużo tutaj nie zobaczymy. Chodźmy dalej. Jakieś małe pomieszczenie. Malutkie bardzo, tyle. Nic więcej. Dobra, idziemy dalej. Dobra, zobaczmy tu jeszcze. Też jakieś pomieszczenie. Jakieś okienko. Macie jakby stołówka, coś tego typu. No. Okienko do wydawania dań, coś takiego. Jak stołówka. Mniej więcej. A tutaj kuchnia mniej więcej. Coś takiego. Można. Ja myślę, że stołówka. Tu mamy ciekawe bardzo pomieszczenie. Pomieszczenie tak, z balkonikiem. Z takim balkonem. Mniejszym balkonikiem, który podobnie jest bardziej niebezpieczne, bo ten balkonik nie jest jakiś stabilny. Nie wchodzę dalej na ten balkonik. No widzicie, głusza wokół same drzewa. Tam jest ta piwniczka. Nie widać chyba, nie. No nie będzie widać. Słabo doświetlam. Dobra, trzeba zobaczyć dalej, ale mam takie pomieszczenie już, w którym byśmy mogli zacząć. Myślę, że chodzi mi o tamto, ale to zaraz pokażemy. Tutaj nie ma nic. Też takie malutkie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Opisy jakieś.
No to ale zawsze. Instagram NikolaOK81. No i mamy tutaj, popatrz co. Kasia Poniedzielska. I no widać. O, wyłączyła się twoja. Czekaj. Nie wiem, czy się działać. Czy to nie będzie się włączać teraz? No. Okej, dobra. To będziemy włączyć. To będzie działać. O nie, rozładowane. Światło no. Twoje z góry. Dobra, to weź to. Czekaj. Musimy doświetlać latarkami. Latarkami będziemy doświetlać standardowo. Tak, że padła nam czołówka. Nie za bardzo byliśmy przygotowani chyba na to. Nie miałem naładowanej czołówki. To jest tak. Ale lecimy dalej. Mam. Ty latarki. Masz. Dobra, ale na razie wiesz co, K2 mam. Jak się odłoży, to będę coś doświetlał. Gdzie idziemy? Chodźmy tam. Prosto. To jest pomieszczenie, które myślę, że mogę wytypować. No żeby wie, cokolwiek tutaj zacząć. Na pierwszym piętrze jest największe pomieszczenie. Tu jest właśnie mniejsze pomieszczenie. I tu się już sufit wali na głowę. I tędy można było wejść na górę. Wyżej. Mhm. No, ale wyżej nie będziemy wchodzić. Można powiedzieć, że przeszliśmy wszędzie, a przez każde pomieszczenie już wszystkie, jakie mamy dostępne. Także zaczniemy. Zaczniemy po prostu. Kodwójka jest stanie tu. Weźmiemy SB i spróbujemy się z SB. Czyli tak, głośnik wyciągnę. SB będę miał tutaj. Gdzie ja to SB? Mam SB, dobra. Włącz mi AirPod. Jest to. Tutaj włączmy głośnik. Power on. Aux mode. Korzystając z okazji chwilowej, rozstawię AirPoda. Bo stoi tutaj na wejściu. Ja to zapalę, to tenisowa, takže mówi, co by się działo, gdybych ten tenis nechal, ale... Czysty, zapalę czyjąś stację, ale mam Česko. No, další věc, která se těla týká, je váš výraz v obličeji, když hrajete. To bardzo śmieszne. Dobra. Ciszam i... A więc zacznijmy sesję z SB7. Dobrze więc, czy jest ktoś z nami tutaj? Ja. Ja? Jan? Albo ja. Nie najgłośno, bo szum jest straszny. Ktoś przebywa w tym miejscu. Odpalamy również GhostCube'a. Czy wiesz? Tryb samolotowy. Chyba nie było. Idę.
co jest? Muszę to skanować, nie? Tak. Jest, no, dobra. Jeszcze raz zadamy to samo pytanie. Czy ktoś tu z nami jest? Taki jakiś oddech był. No, było. Hempo teraz stawiłeś? Tak. Mężczyzna. Dobra, weź K2, przejdziemy się. Co? Dwadzieścia stopni, już skacze nam temperatura, ale nie duży. Dobra, weź K2, przejdziemy. Halo. Miałem pod? Właśnie. Nie wiem, wziąć go czy... Zostawimy? Zostawimy go tu. Dobra, rempo zostaje. Idziemy do kolejnego dużego pomieszczenia. Ja bym szedł tu. Tu, tak? Mhm. Czy tutaj ktoś jest z nami? Możesz się przedstawić. Jest tutaj ktoś z nami. Przedstaw się. Jak masz na imię? Było coś, było. Adam? Coś na. Co tutaj robisz? Czy byłeś klientem tej... Co się dzieje? Czy byłeś klientem tego szpitala? Pacjentem. Pacjentem jest klientem. Jesteś tutaj dalej? Troll face. Piękny troll face na ścianie. Dobra.
pojďme se na sochybaňu. Co jest tutaj ktoś z nami? Mieliśmy jakiegoś Adama. Adam, jesteś tutaj z nami? Słyszałem mnie? Nie wiem. Tutaj się już pokazywałem. Jesteś tutaj z nami! Kim jesteś? Tak jak? Rempot stoi. Jesteś z nami tutaj w tym pomieszczeniu. Daniel! Tak? Chodź. No. To jest to miejsce? Co tam siedział na tej desce? Tak. Kojarzysz? Aha. Jesteśmy w miejscu, gdzie Dieka prowadziła świetną sesję chyba. Kryminalista. Wow. Wow. Ciekawe pomieszczenie. Poświeć. Wow. Poświecam. Nieźle. Wow! Wyrzuty sumienia. A na moim... Wyrzuty sumienia? Co tu się stało? Jeśli masz wyrzuty sumienia, coś musiałeś tutaj zrobić. Jakiego słowa jeszcze tu nie było? Co tu zrobiłeś? Jesteś zły? Ja, no jestem w tym miejscu, gdzie ty jakąś świetną sesję. Tutaj siedział na tym. Tak. Bo tak było. Może zejdziemy na dół. Wpłyń na nasze urządzenia, pobierz z nich energię. Zobaczmy na dół. Rempot jest tutaj. Niech będzie. To też tu pochodzimy ślepą sesję za mną na albo na dole. Razie mam strasznie dużo dźwięków, żadnych sensownych dźwięków nie mam. Daj na FM. Dam to z tych boczeń i patrzymy. Wszedł na górę? Nie. Dużo ty weź tego rempota, damy go tutaj. Damy go tutaj przy wejściu. Na górę. No, podejdź po niego. Damy go tutaj. Ale się sam, ale idę. Nie zgadzać się. Nie zgadzać się. Co? Nie zgadzać się. No, nie, zrobimy tak jak chcemy. Idziemy po rempota. O kurde, ale nie. Co było? Dobra. Okej. Tutaj trzeba się
troszkę pochylić. Rozstaw go tutaj, przy wejściu. Daj go tutaj przy wejściu. Włącz go i rozstaw go tutaj. Schodzimy niżej. Tu jest wyjście. Dałem go na środeczku. Dobra. Tu mamy piwnicę. 43 znowu. No jest takie miejsce, gdzie kadwa, gdzie tutaj im go się pokazało. Chłodniej. Tutaj im głośno. Ty czujesz? Znowu chłodno? Ciekawe pomieszczenie. Kadwa nic? Nic. Nie, moje nic. Zasypane, to jest nie. To jest to pomieszczenie, które widać jak z przodu tego budynku. Mhm. To jest ta dziura, którą widać z przodu budynku, obok są drzwi, tam mniej więcej jest wejście. O, słyszałeś? Coś było. Było. Mężczyzno! Chcemy jeszcze raz cię usłyszeć. Jesteś tu z nami? Odpalimy Hira. No. Możesz wpłynąć na moje urządzenie i pokazać nam jakiś obraz. To, co sobie wyobrażasz, albo jak wyobrażasz sobie to miejsce, siebie, możesz pokazać nam siebie. Śmiało, spróbuj. Sytuacja ze swojego życia możesz nam pokazać. Może coś, co się stało. Kobieta? Nie zrozumiałam, co tu widziała, to już słyszymy na tym. Na zapisie. Było. Coś było. Było, coś było. Tobie? Pustem do widla na tą szczotkę. Tu nie wejdziesz. Tego nie otworzysz do końca. Ale tam też to się da. Nie tylko? Nie tylko, no. Też tak słyszałem. No to było prawda nic. Coś było. Co jest? Co jest? Dziwne. Małe te pomieszczenia na dole. A, tu już jest wyjście na zewnątrz. Mhm. Tam odpada. Dobra, może wróćmy na górę. No, będziesz tam czuł po karku i po rębona będzie. Fobia? Strzelę do stoi. Dobra, nie stoi. Jest wodzi. Ja go wzbudziłem, ja. Tu jeszcze chyba nie byliśmy. Ja. Dobra. To ja. Są jakieś głosy. Słyszałem coś typu fobia. To jakiś męski głos. Fobia albo fala, fobia, coś na E. Nie, jest tak. Ej, tu ja byłem? Nie, coś tam. Nie, jest tak, coś tam? Ale co by to mogło być? Dobra.
Dobra, wyłącz SB, włącz sobie Ghostuba oryginala, weź krótkofalówki, pójdę do tego tam mniejszego pomieszczenia i tego drugiego. Power off. A ty sprawdzaj z K2 z telefonem. Przydałoby się jeszcze trzecia osoba. Także. Że tak powiem. Tak, pochowam do kieszeni. Chyba tutaj to nic. Oj kurde. Dobra, telefon w kieszeni. SB wyłączone. To tak, tu SB tutaj. Mam sobie włączyć aplikację? No. SB zwykłe. Tak, GhostTube zwykły. No, czyli, przepraszam, GhostTube zwykły. To miałem na myśli. Czy jest tutaj ktoś? Porusz czymś albo daj nam jakiś znak. Samolotowy, GhostTube zwykły. Dobra. Włącza się aplikacja. Włączam nagrywanie. Dobra, ten remote jest dla ciebie. Możesz go gdzieś zostawić. Zamieniam. A ja idę. Aha, wyciągnij krótkofalówki. Będziemy się rozdzielać? Mhm. Uczę, czekaj, oddaj to. Co mam oddać? Oddaj to. No, na razie. Przerwa. Tutaj nie leży. To ja. Cicho. To widać. Do kieszeni. Na razie przynajmniej. Mhm. Znajdę szybko. Krótkofalówki. To na razie nie będziemy używać. Mężczyzna. Powiedział mężczyzna. Wow. Nice. Krótkofalówki i... Jedna. Druga. Dobra. I teraz tak, jedną i drugą włączę. Kuchnia. Dobra. Ja tutaj nie robię. Jest krótkofalówka. Przerwę. Dobra, jak skończysz, to włącz nagrywanie na głos. Tak, tak. Tubie. Tu jest włączone dalej. Na razie. Dobra. Także teraz się na chwilę rozdzielamy. Kowal sprawdzi te pomieszczenia dokładnie. A my zobaczymy sobie tutaj, co tutaj się dzieje i co tutaj jest. Aha, to jest tylko tyle. No dobra. Idziemy jeszcze dalej. Wow. Bo tu mam jeszcze taki drugi budynek. Zaraz go zobaczcie. Jest trochę mniejszy. Nie wiadomo, co to było. Taki troszkę mniejszy. To mogło być. W zasadzie praktycznie tutaj się kończy. Więc no nie ma tu za wiele. Tu już jest wyjście. Ale w sumie mogę tu chwilę pobyć. Coś wystawimy, jakiegoś rempoda jednego. Kowal ma tam drugiego. Zobaczmy. K2. Mogę też na K2 popatrzeć. O, dobra. Mamy rempoda. Rozstawiamy.
Jeżeli ktoś tu jest w tym budynku, możesz wpłynąć na to czarne urządzenie. Podejdziesz do niego, dotkniesz w ten sposób, przybliżysz się. Ono da mi znać, że tu jesteś. Śmiało, spróbuj. Patrzcie, chyba nawet go widać, że tam jest. Tak, świeci tam lampą. A nie wiem, czy to było widać. Dobra, widać. Czy ja to widzę? Nie wiem, czy wy to widzicie. O! Czekaj, podejdę. Czekajcie. Ło! Aha, okej. Prawie bym się uszkodził. Bo tutaj jest taka zapadnia, ja tego nie zauważyłem. Wow, dobra. Poszedł już w inne pomieszczenie. Okej. Jest tutaj ktoś? Wpłyniesz na to czarne urządzenie? No nie no, ja cię widziałem, wiesz, widziałem światło, że tam jesteś obok. Dobra, to obalamy oczywiście, bo Rempod reaguje na krótkofalówkę. Co, jeżeli oglądaliście nasze odcinki na Instagramie, to widać to, że Rempod na nie reaguje. Na początku tego nie widzieliśmy. Teraz K2 mi reagowała, ale to raczej na latarkę. Więc tutaj niezbyt. Nie, opowiadałem historię o naszych odcinkach na Instagramie związanej z Rempodem, bo teraz się właśnie odpali. Ale w ogóle ja słyszałem teraz przed chwilą, że ktoś gada do tej krótkowalówki, ktoś inny zupełnie. Słyszycie to? No kolegi, nie odbieram tak samo. Słyszę, że tam coś moduluje, ale to jest nieczytelne, także wszystkiego najlepszego. Ej, ktoś gada na tym kanale chyba. Dobra, ja wrócę do niego. Sami słyszeliście, no ktoś tutaj... No właśnie, typowo. Dobra, wracam do niego. To pomieszczenie, czy ten budynek to chyba... No totalnie nic tu nie ma, no to nie wiem. Wracam, wejdę tędy. Dobra. Słyszałeś to? What? Sorry, to ja. Ej! Co? Tu jesteś? No.
No, jakiś gościu, wiesz. No. Musieliśmy być na jakimś kanale hopie albo coś. Trzeba się przemienić, nie 14, bo on się będzie wołał pieprzał. Dobra, staniemy tu, tam nie ma nic. Jakiś rosyjski hopie, te. O rany, ej. O kurde. Jak się zmieniało kanał, bo nie pamiętam. Dobra. O, stary, ty to słyszysz? Też go właśnie słyszałem. Znowu. Ja cię. Dobra. Jak się tu zmienia kanały, stary? Nie wiem. Dobra, na razie to wyłączmy może, bo ktoś jeszcze... No. Nie wiem, no, dziwne. Nie. Ale jazda! Właśnie to samo słyszałem, stary. A ten gościu jeszcze wcześniej, nie? No. Dobra. Ale dobra. Wyłącz je. Wow. Jesteśmy tu, żeby sprawdzić, czy tu jesteś. Daj nam jakiś znak. Wpłyń na coś. Rzuć czymś. Wydaj jakiś dźwięk. Ktoś nam się na linię włamał na... Typowo, właśnie. Rosjanin. Jakieś komenty. Typowo coś słyszałem, że po rosyjsku gada. Tak, ale wcześniej było jakieś tam najlepsze życzenia. No też, właśnie tak się samo słyszałem. Jakiś Polak. I wiesz, tak. Że słyszy jakieś zakłócenia. Że coś tam słyszy jakieś zakłócenia. Masz rempoda? Tak, mam w kieszeni. Dobra. Ty masz te swojego? Rozstawmy też, rozstaw gdzieś tu, ja rozstawię tutaj, w jakimś tam pomieszczeniu rozstawię tu i zrobimy tutaj coś z siatką. Bo tu jest takie dość dobre pomieszczenie. Tego rozstawiam tu. No, chcę, żeby stanął, dobrze. Okej. Jest tu ktoś z nami? Dawaj, rozstawimy jakąś siatkę. Komuś się nie podoba to, co robię. Nie podoba mi się to, ktoś mi powiedział. Co masz przeciwko? Dlaczego ci się to nie podoba? Słucham cię. Dlaczego ci się to nie podoba? Co mi podoba? Dobra, chodź. Rozstawimy siatkę jakąś. I włączymy po prostu sesję z SB. Włączymy sesję z SB. Ślepej nie będziemy dzisiaj robić. No. Tu na ten. Skillbox i siateczka. Mhm. No, musicie poczekać. Ła. Czyli tak. Siatkę mam tutaj gdzieś. Bo jej nie chowałem. Jest siatka. Jest odblokowana. Jest odblokowana. Okej. Okay. Więc ją zablokujemy. Zablokujemy. Zblokujemy, żeby się stale świeciła. O właśnie, tak jak teraz. I ona mi teraz nie zgaśnie. Mhm. Ja ją ponownie. Bo będzie nam genialnie świeciła na ten, na całą... To jest teraz latarka. Czekajcie, tylko zrób. Pijcie. Daj mi to. Ej. Czyli jak latarka jest oświecona, to wtedy K2 skacze. Tak, dobra. No. Tak, okay. Przy latarce mi się skakało. Dobra. Jeden tak. Tylko tam po prostu. O, mniej więcej tak. Okej, okay, tą latarkę tam została, właśnie fajnie tak, to wygląda. Bo ona jest za... I włączymy SB i zrobimy taką... SB, tak? Ostateczną sesję tutaj. Czyli SB mam ja. To jest SB. SB podpinał. Ten kabelek mnie smyjał po nodze i myślałem, że to komar nie gryzie po nodze, a to po prostu SB.
Jeżeli tutaj jesteś, spróbuj wpłynąć na urządzenie, które tam stoi przy wejściu. Bądź przejdź tutaj, zobaczymy cię. Włączam. I możesz teraz powiedzieć coś. Jeżeli chcesz nam coś przekazać, skontaktować się z nami, masz teraz dobrą okazję. Jakaś odpowiedź była. Jak się tu dostałeś? Faktycznie, no. No, drzwiami wejściowymi tu weszłem. No nie jak... wiem, czy wiesz, ale to jest otwarte pomieszczenie. Widzisz ten czarny przedmiot? Spróbuj go dotknąć. Na razie, ale... Coś słyszałem. Przytuły. Ja wyłączyłem nagrywanie. Nie wiem, czy się wyłączyło, czy się nie wyłączyło. Tu mamy siatkę laserową. Wow. No było coś takiego. Czy odezwie się do nas jakiś pacjent z tego szpitala? Jesteś tutaj z nami, jakiś pacjent? Pacjentka tego szpitala? Coś tam słyszałem. Mężczyzno, czy możesz powiedzieć wyraźniej? Przejdźmy się jeszcze kawałek. Zły. Jesteś zły, że tu jesteśmy? No, budziłeś. Pogoda. Dobra. Chyba świetnie, chyba już nie zamykamy. Czy słyszałeś? Słyszałem jakieś... Anomalia? No. Ja zostawiłem w ogóle swojego pod... Aha. Dałeś, dałeś, dobra. Ty, chodźmy jeszcze do tego pomieszczenia z tym balkonem. Bo mnie bardzo ciekawi. Nie wiem gdzie. Bo nie lepiej, bo właśnie jest... tam, no. Gdzieś tutaj? Tutaj nie? A tutaj, no. Tutaj mieliśmy odpowiedzi wcześniej. Jesteś tutaj? Adam? Co jest? Ty. Co? Bo po prostu by się przerywa i nic się nie chce nagrywać. Bo nie przerywa nagrywanie. Chyba jest. Mam pamięć w telefonie. Nie chcesz z nami rozmawiać? Pytanie, gdzie ja zostawiłem remota, bo... Ale chyba tutaj zostawiłem remota, tam w tym momencie nie ma. Błogosławić, tak? Ile razy to słyszeliśmy? O! Bliski głos, no? Błogosławić. Tutaj jesteś? Co tutaj było? Nie wiem, co to było, ale to jest mega małe pomieszczonko. Styczek nawet został. Jak to się podziało? Nie wiem, co to było. Światło jeszcze, który... To no, dziwne właśnie. Jaki dziwny stary. Jakby kurwa nas UFO atakowało. Stary, dziwny obrotek.
Może tutaj jesteś? Wpłyń na któryś z urządzeń. Co się dzieje? Ten rempot gdzie? Wziąłeś go? Tak. Co? Wziąłeś tego rempota? Dlaczego? Bo tutaj jest. Aha. No, a wiesz chłopie, co się działo w tamtym budynku? Ja, że wpadł w taką zapadnie. Zobaczysz na materiale. Myślałem, że się zabije. Bo widziałem, że ty tam świecisz właśnie tutaj, w tym budynku, nie? To będzie ciekawe. A później ten gościu się odzywał. Tak jakbyś auta gdzieś wiesz. Jesteś tutaj z nami. To nieźle. Płyń na to urządzenie. Masz teraz okazję wpłynąć na to urządzenie. Już więcej tej okazji nie będzie. Mamy cały czas dziwne anomalie. Na to się nie powiem, już nie też odpowiedzi. Dziwnego gościa na tym pochodzie. Jesteś tutaj? Dziwny stary. Już tu jedzenie. Żadnego odpowiedzi. O, to no, dokładnie. Słyszeliście. Na dole nie było nic. To, tam jest jakiś ten? A to to robi? To usiądź? Każe mi usiąść, ale... No po co i gdzie? Ja tu nawet nie mam miejsca do siedzenia. Tu nie ma żadnego krzesła. Gdzie mam usiąść? No... Dobra, zróbmy jeszcze jakieś nasłuchiwanie. Albo chodźmy i zrobimy ślepą sesję tam, gdzie robią tylko mi głos ślepą sesję. Możemy. Nie, przełącznik. Tam ja był przełącznik. A ja się chwilę temu bawiłem przełącznikiem, stary. Ale, no oczywiście... Wyciszmy się na chwilę, zobaczymy co będzie. Wyłączam SB. Dobrze. Spróbuj czymś To ja. To ty. Spróbuj czymś poruszać. Albo wydaj jakiś dźwięk. Straszny przeciąg. Czuć ten powiew powietrza między pomieszczeniami. Dobra, wyciszmy się. Sfrustrowany. Pełnie cisza. Dobra. Zrobimy tą ślepą sesję. Ślepą sesję na tym, tam gdzie był kiedyś kryptonim Ghost, no. Ja mogę siąść i mogę być tam ten. Dobra, tam. Dobra. Dobrze, zaczynamy ślepą sesję. Ja rozstawiam rempody. Dziecko słyszałem. Moja. Jakaś dziewczynka. Albo chłopczyk. Inny pokój. Mamy gdzieś indziej iść? Jeżeli tutaj jesteś, wydaj jakiś dźwięk.
Podejdź tutaj do... Dużo tych rosyjskich słówek, dużo rosyjskich mężczyźni odpowiadają. Rosyjskie słowa. Czy są tu jakieś Rosjanie? Coś Rosjanie tu byli? Zobacz, masz tyle urządzeń przy wejściu. Możesz wpłynąć na któreś urządzenie. Tutaj stoi. Możesz dotknąć. Obiekt jest otwarty. Spróbuj wpłynąć na któreś z urządzeń. Masakra, same rosyjskie słowa. Spasiba i te sprawy. Jakim cudem? Nie, i mężczyźni, i kobiety. Spasiba i tak dalej. Po rosyjsku coś. Jakim cudem? Na drugi, no coś po rosyjsku. Co tu się dzieje? No typowo, sama kobieta teraz coś po rosyjsku mówiła. Zmienimy może język tutaj. To pachnie. Mężczyzna taki jest, słyszysz, takim szeptem mówił. Dobra, daliśmy rosyjski. Śpiewa. Mężczyzna taki rosyjski, taki śpiewa, takie... Wydaje jakiś głos. Ja bym miał jakiś komunikat rosyjski taki. Co tu się dzieje? Rozmowa mężczyzn przez krótkofalówki typowo. Mężczyźni! Kto tutaj był w tym szpitalu? Czy jest tu ktoś? W tym miejscu? Normalnie tak, z krótkofalówki, jak dwóch mężczyzn rozmawia przez krótkofalówkę. Niewiarygodne. Na zad i jakieś kurwa po rosyjsku słowa. No typowo, jakieś nie, nawet nie jestem w stanie tego przytoczyć. Na zad, po rosyjsku coś. Nawet kobiety jakieś. Podejdź tutaj. Przyjdź tutaj. Masz ten... Boże, po rosyjsku coś. Mężczyzna coś po rosyjsku mówi. Dotknij tego urządzenia. Jakieś komunikaty takie szybko mówione. Po rosyjsku. Wpłyń. Dotknij go. Włączę nagrywanie na GoTube. To ja.
Jak on tu coś będzie mówił, to będzie nagrane. Dużo słów, po prostu po rosyjsku lub po ukraińsku. No nie idzie tego w ogóle zeskanować. Nie idzie, ja tego nie jestem w stanie powiedzieć. Nie znam tego języka. Zostawimy go tu, nawet nie będzie wiedział. Nawet nie będzie cały wiedział, czas. Że jest tu sam. My się jeszcze rozejrzymy troszkę. Zobaczmy jeszcze. Słyszę non stop mężczyzn, dziewczyny, kobiety, dzieci. Zostawiłem K2. Wszystko po rosyjsku. Dobra. Po jakąś kurde stację radiową w Rosji złapałem. Czy jest tutaj ktoś? I takie teksty jak przez krótkofalówkę takie. Męskie. Czy stało się coś złego w tym szpitalu? Wydaj jakiś dźwięk. Jezus, dużo słów po rosyjsku. Dobrze, po polsku. Dobrze słyszałem. Po rosyjsku jakaś komenda jakaś. Po rosyjsku jakaś komenda. Tu! Po polsku coś. Tam jest jeszcze jakiś strych, ale ciężko tam wyjść. Tutaj pourywane zostały szczeble. Nie, znowu coś po rosyjsku. Wezmę tą K2 jeszcze. Jezus, po rosyjsku cały czas coś napieprza. No typowo. Jakiś suka, bliat i tak dalej. Niemożliwe. Ja pierdolę, po rosyjsku cały czas coś napieprza. Szok. Uciekaj po polsku. Gdzie mam uciekać? Mamy stąd wyjść? Ale mi po polsku odpowiedz. Zejdę na dół. Co się tu dzieje? Jak zwykle śmietnisko. Nie, masakra. Dużo języków. Wszystko w języku rosyjskim. Poruszysz tymi drzwiami? Kobiety, mężczyźni, dzieci mi odpowiadają. Kapisci, po rosyjsku, no ewidentnie. Rozumiem, kapisci, tak. Chłodno. Ja cię. Mnóstwo słów po rosyjsku. Dlaczego mężczyzna coś po polsku powiedział? Dlaczego? Nie wiem, stary. Gdzie idę? Mężczyzna coś po polsku powiedział. Gdzie idziesz? Tak więc GoPro się rozładowało. Tutaj mamy drugi
mnóstwo słów po rosyjsku. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Wszystko mi odpowiada po rosyjsku. Ale ja jestem Rosjaninem, nie znam tego języka. No i... Nie, masakra, same rosyjskie. Ja bym trafił na jakąś stację radiową w Rosji. Dobrze, jeżeli nie chcesz z nami rozmawiać po polsku, żegnamy się z wami. Nie podążajcie za nami. Ty, po polsku coś tam usłyszałem, jakiś ty. Właśnie mówię do ciebie. I wszyscy, o, po polsku coś słyszałem. Zostań w tym miejscu. Jeżeli nie chciałeś się z nami skomunikować na urządzenia poprzez dotyk, to zostań w tym miejscu. Żegnamy się z wami. Jest takie słowo tutaj. Usłyszałem taki śmiech. Takie śpiewać. Zaczął padać deszcz. Nie, masakra. Mnóstwo słów po rosyjsku. Mężczyzn najwięcej. Żegnamy się. Po rosyjsku coś. Mężczyzna jakiś. Nie, cały czas jakiś... Nie będziemy z wami rozmawiać po rosyjsku. Nie znamy tego języka. Nie dodążam. Dostaliśmy się tu, bo miejsce jest otwarte. Co ty tutaj robisz? No nie. Nie, cały czas słyszę rosyjskie jakieś stacje. Kończymy tą sesję. Więc jeżeli jest ktoś polski, kończymy. Nie podążajcie za nami, zostańcie w tym miejscu. No i witamy po wyprawie. Wow. No, za dużo odpowiedzi na... Na K2 i na... Na K2 nic nie było. Na Rempodach też na nic, Rempodach no też oprócz nic. Tego momentu, że... Przechodziliśmy obok. Tak, jak tam... Albo jak stawialiśmy. Jak żeśmy się komunikowali przez krótkofalówki. Też. To wtedy właśnie... pikał Rempod, ale to przez krótkofalówkę. Odzywało się. Poza tym mieliśmy na krótkofalówce jakieś dziwne głosy. No. Dalej miał. I znaczy ktoś jakby mówił na tym samym kanale. I było... Złapaliśmy kogoś na kanale. Coś po polsku pierwsze. Ja odniosłem takie wrażenie, jakby gościu siedział w aucie i właśnie mówił przez krótkofalówkę na przykład do kogoś innego i było właśnie tam coś. To zobaczycie na nagraniu. I co dalej? Tak jak mówimy, że Rempody no nic, K2 nic, to było dziwne, bo w opuszczonym domu w Kocimiechu, szanowie, to było. Ale tu teraz... Nic nie było, no. To faktycznie... Ale na SB jakieś tam głosy, myślę, że będą. Głosy były, tak. W sumie już widzieliście na materiale. Były. Głosy nie tylko na SB podczas samej tej, samego researchu. To jeszcze jak przeprowadziliśmy ślepą sesję, to miałem dużo głosów właśnie na SB właśnie. Mhm. Nie polskie, tylko dużo Rosjan. Dużo to było dziwne właśnie. To byłem, ciężko mi było przetłumaczyć, zobaczycie to na samym odcinku. Mhm. Jak ciężko mi było w ogóle dojść do tego, co kto mówił, bo dużo było właśnie męskich głosów i to po rosyjsku coś mówili. Nie byłem w stanie tego zrozumieć, tłumaczyłem. Ja przyłączyłem GhostTube'a na rosyjski. To, albo rosyjski, albo był to ukraiński. Coś tam było. Coś takiego. No i to nawet na tym były odpowiedzi właśnie. No nie wiem teraz jak to w ogóle mówić, że no bo
jakby zobaczyliście, no bo już jesteście po całym nagraniu. Ale nie wiem, powiem w tej perspektywie teraz, jak skończyliśmy nagrywki. I no powiem, że coś tam było na gościu, na SB. Na SB było dużo właśnie. I także no myślę, że tam jakieś głosy, coś tam się wyłapie. Coś tam się wyłapało. No i ogólnie później było tak, że skończyliśmy nagrywki i szliśmy, a tu idzie czwórka ludzi. No i tak, patrzymy, no. Latarki w dół, a oni nas wypatrzyli. I okazało, cześć, o jak coś, jak, siemanko, jacyś eksploratorzy chyba. Tak się witamy, cześć Daniel, cześć Mariusz, Kowal. Potem patrzymy po sobie, a my tu kurde znajomi starzy. Tak, a tu okazało się, że tam koleżanka znana i zabrali nas do domu, także. Zabrali nas do domu. Także już właśnie jesteśmy na miejscu. Troszkę tam pokropił deszcz, ale teraz w miarę spoko. Więc no. Panie, dziękujemy tam. Za podwózka. Tak. I ogólnie dziękujemy za... Nie wiem, czy tego nie będzie na tym, ale spotkaliśmy też kolegę, który tak, wcześniej przed samym, tak, dokładnie. Jeśli będziesz oglądał nasz materiał. Oglądał, Misiek, pozdrawiamy. Nasz materiał. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiam fajnie, cię, że byłeś, przyszedłeś na mały rekonesans w celu tam zobaczenia miejscówki i do zdjęć. Dokładnie. Na swój Instagram. Także mam nadzieję, że coś tam pocykasz, fajne jakieś fotki. Zobaczymy to. No i co? Myślę, że to tyle. Krótkofalówkach były niezłe jaja. Później ja bym tam wpadł w ogóle w jakiś dół wpadłem, to już mogę powiedzieć, tak, że widzieliście. W tym budynku obok, tak. No ja właśnie. Byłem w innym, ja byłem obok. Ja widziałem, że świecisz. Widział, że świecę, latarką. I tam podszedłem, patrzę. Wpadłem w jakąś dziurę. I wpadłem w nią w sumie, no. Więc, ale jest wszystko w porządku. Czujemy się dobrze. Nic się nie stało. Myślę, że jest wszystko okej. Dziwne, zaskakują nas ten język, no, po rosyjsku. Tak, zaskoczeni byliśmy, że coś po rosyjsku, ale byliśmy w Trzebinie, ani nie jesteśmy blisko rosyjskiej granicy, tak. Ani ukraińskiej. To jest dziwne. Ale na SB mi się wydaje, że wcześniej było coś po polsku. Na tym SB, możliwe, tak. No. Być może a później były rosyjskie głosy. A potem po rosyjsku coś zaczęło gadać. No. Normalnie byliśmy po polsku taksówkarzy, bo na krótkofalówkach zazwyczaj właśnie taksówkarze się porozumiewają. Dokładnie. A potem mieliśmy zawsze, same rosyjskie głosy i na SB to samo. To samo było na SB. No ciekawe. Jak powiedzieliśmy ślepą sesję, to same po rosyjsku komendy słyszałem. Mhm. Dokładnie. Jakby ktoś z kimś rozmawiał. Także mamy nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dokładnie. I cóż, no widzimy się na kolejnej wyprawie. No będziemy myśleć, mamy dalsze plany działania, mamy kolejne miejsce jakieś tam wstępnie wybrane. Albo może przejedziemy się tam jeszcze, tak jak mówiliśmy na początku odcinku, że są jeszcze takie dwa domy tam. Także tak, jeżeli chcecie, żebyśmy je zbadali, to w komentarzach. Lajkujcie nas i zapraszamy do subskrypcji. Tak jest. Więc kanału. Widzimy się w następnym odcinku. I do kolejnego. Do następnego. Cześć.